Scenariusz. Reżyseria. Dźwięk. Montaż. Zdjęcia. W rolach głównych. No, już niedługo chyba. Niedaleko. Jesteśmy, wiesz co, teraz w o***cy dolnej, a musimy dojechać na o***cę górną. Gdzie, w lewo czy w prawo? W lewo. Kurde, pusty teren. No, już nie ma żartów. Ale piękny stary dom, popatrz. Znaczy ty akurat patrz przed drogę. Na drogę. Droga donikąd. Jak z tym horrorze. A nagrałem. O dziwo, bardzo dobra droga. Gdzie? W prawo czy w lewo? Ja ale mieliśmy pilotować. Źle pojechaliśmy. No, na mapie jest całkiem coś innego, co ci mam poradzić, nie? No dziś muszę wrócić, chłopie. Sami zobaczcie. Ja. Daj mi ten telefon. Powiem szczerze, robi się już troszkę. Robi się już troszkę ciemno, a my jesteśmy w dupie, moi drodzy. Taka droga, jedna, druga. Zobaczymy. Może nam się uda dojechać. Chodź, zagraj to więc. No dawaj, no. Na tych liściach jakbyśmy się wypieprzyli. To by był film. Dobra, chyba już wiem gdzie, chyba będzie dobrze teraz. Tędy i potem w prawo, tak jak GPS pokazuje. Miejscowa ludność ma tu bardzo ciekawą zabudowę architektoniczną. O, proszę, proszę. Dziwne. Czemu dziwne? Nie, takich chatek jest strasznie dużo czytam. No, takich opuszczonych właściwie, nie? Dobra, stary, skończ to kamerowanie, dojedziemy, będziesz sobie kamerował. Dobra. Więc ogólnie w kiedyś mieszkali Łemkowie. Była to taka koczownicza grupa etniczna, która upodobała sobie ten kawałek ziemi. Przestaliśmy mówić, bo przed chwilą właśnie mijaliśmy przedstawicieli, może potomkowie Łemków. Ciekawie. Za 2 minuty powinniśmy być, chyba że znowu kurwa źle pojedziemy. Powoli dojeżdżamy chyba na miejsce. Gotować to prosto. O, cywilizacja jakaś. Sklep chyba? Chyba ostatni. Tam gdzie jedziemy, słuchajcie, już nie ma nic. Po prostu może jakieś chałupy opuszczone. A tak tylko my i góry. Chyba dojeżdżamy. Czekaj, tutaj w prawo, no. Tak, widzisz? Tu? No wydaje mi się, że tak. No, to jest rzeka. Musi rzeką mieć. O Boże.
chyba jest. Wygląda na to, że jest. Pod sam dom, myślę. Tak on mówił, że najlepiej pod sam dom. Tak przynajmniej go zrozumiałem. Jesteśmy na miejscu. No. Powiem Rzeźko. Pada. Nie, no fajny domek. Gdzieś jeszcze czapkę miałem. O, jest pan zespole. Dzień dobry. Dobry wieczór. No witajcie. Tylko dwóch wiesz? Tak. Przejechaliśmy wcześniej. No właśnie. No to jakiś problem? Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Macie klucze? Mhm, dobra, dzięki. To spokój mam. Jasne, jasne. No, jesteśmy na miejscu. No, zapal. Jak to wygląda? No, całkiem zajebiście. Zajebiście. Tylko buty zdaj mi, czekaj. No właśnie, buty, bo ty się już tam zapędzasz. To jest dobra, ja zostawiam, ja zostawiam tutaj rzeczy. Całe 3 dni. No, tutaj będziemy mieszkać. Kręcisz teraz? Kręcę, kręcę. Pokaż. Mam się skręcał do góry. O ku... ale hafira. To tutaj? Możemy sobie wybrać pokój. Nie wiem, no to ja mogę tutaj. O ku... się usrałem. Kukułka. Ci państwo nam wynajęli dom na 3 dni. No i chwilę to pomieszkamy. Pójdziemy do jakiejś górki. Oni tu mieszkali, ale w dwie osoby w takim dużym domu? Co to jest? To jest aplikacja. Długa. Mhm. A dalej? O, co my? To jest jakiś pokój, a nie wiem gdzie się pali. Nie wiem, nie ma tu światła. Wejdź, tam pewnie w środku jest. Czekaj, znajdę latarkę. Boże. Nie wiem, gdzie się zapala. Dobra, to tu może nie. To pewnie jest ich pokój. Bo tu nie, chodź. Zamknij te drzwi, bo tam są wszystkie pootwierane. To jest strasznie zimno. To jest... Jak się przestraszyłem, jadą. To jest jakiś tak pokój. No tutaj są też dwa łóżka. To spoko, ale to jest zimno strasznie. No przyjemnie, jeszcze z góra. No to lecimy na górę. Idziesz? No to są dwa pokoje. Strasznie duże. I straszny bałagan jest w ogóle. Co możesz zobaczyć? Może chcesz, wiesz, pytam. Tu wydaje mi się, że jest najcieplej. Nie wiem, tamte są strasznie zimne. A co jest w tamtym? No są, jest stary syl i 3 materacy. Aha. Syl, ale poza tym. No dobra, no to schodzimy.
Gasi mi światło? No ty byłeś ostatni. No, dobra. Idziemy pode mną, słuchajcie, gospodarz dał nam klucz. Jeszcze nie byliśmy w ogóle w tamtym pomieszczeniu, to jest taki taki jakby składzik. Bierzemy stamtąd taszki i zaczynamy do domu. Dobra. A przy okazji ja sobie... Zimno jest. Coś chyba... No. LOL. Pokaż co tam jest. No dobra. Ale zimno jest, ja... Stary... Jak nam się drewno skończy, żartuję, nie skończy. Trzeba będzie iść do lasu. Co? Zimno. Ale zimno jest, ty. Co będziemy jedli? No, frankfurtery. Zaczynają się gotować. Potem może... Dobra, zaraz będzie przytulnie. No, no bez kitu teraz jest super. No. Powiem ci, podoba mi się. Może coś więcej do kamery? Chciałbym pozdrowić z tego miejsca wszystkich moich wrogów. Dobra. To nic się nie trzyma kupy, wiesz? No ale w sensie? Znalazłem informację, że ten starszy pan nie żyje. On zmarł w górach w ogóle. A ten co? Gość, który nas przyjął, to jest ktoś inny. To jest jakiś w ogóle... Ale stary, czemu ty grzebiesz w ogóle w nie swoich rzeczach? Czemu nie? Wynajęliśmy ten dom, jest praktycznie nasz. Nie wiem, stary, lepiej to posprzątaj i chodzimy na dół. Już idę. Co robisz? Wiesz co, kleję nasze przejście. Tu mamy takie fajne przejścia, może coś takiego. Słyszałeś to? Co to było? Co tam jest? Tu nie ma. Dobra, chodź zobaczyć górę. Czekaj. Światło! Nie działa! Czekaj. Masz latarkę? Tak. Co jest grane w tym domu? Dobra, rozdzielmy się, ja pójdę na górę. Czekaj. Działa światło, zapal światło. Jest okej teraz, zapal światło, poczekaj, spokojnie. Tu nic nie ma, stary. Dobra. Spokojnie.
A tam patrzyłeś? Tak. Dobra. Zjedźmy na dół. Dobra. Ręce tam były. Ręce! Zaraz idź pierwszy, ja tam nie idę. Co to było? Jezus, co? Zajmę cię wyjechać! Stary, zapal światło, zapal światło! Nie działa! Ja to jest jakaś poczekaj. Chora poczekaj. Ale coś tam jest. Co to jest? Słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje. Bartek tam został. Dobra, mam tego k***wa dość. Tak? No to k***wa chodź. No to chodź! To chodź, k***a! Bartek! 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 Nie zostawię cię. Bartek! Ja to k***le! To ty? Tak, to ja. S***amy! Do auta! Ty to widziałeś? To byłem ja! Poczekaj! Nie mam kluczyków. Nie wiem, gdzie one są. Zostało w domu. Ja pierdolę, stary, tam na górze stałeś i trzymałeś jakieś... Co, ja nie wiem, co to było! Ty wyszedłeś normalnie ze ściany. To byłeś ty, widziałem twoją twarz. Normalnie wyszedłeś ze ściany. Widzisz to? Obróć kamerę. Szybko, stary, obróć kamerę! Masz tam swoje klucze. Dobra, stary, uciekaj, otwieraj drzwi. Zamknięte są. Jezus. Idzie tu.